Zosiu, kilka lat temu byłaś w związku z Radzimirem Dębskim. Chciałam zapytać, w jakich jesteście teraz stosunkach, czy kibicujesz mu? Oczywiście, że mu kibicuję. Będę mu kibicować całe życie. My byliśmy dość długo razem. Znam się z jego obecną dziewczyną. Chyba lubimy się. Więc jakby no wiadomo, że się nie spotykamy na kawę, ale zawsze jak się spotkamy gdzieś tam na mieście, to zawsze jest bardzo miło i fajnie. Strasznie się cieszę, że Dzimiemu tak ładnie idzie, bo to jest naprawdę bardzo zdolny facet. No i trzymam za nich kciuki. Byłaś na koncercie? Nie byłam. Nie było mnie wtedy też w Polsce, ale wszystko słucham na bieżąco, sprawdzam, co się u niego dzieje i fajnie. No. I mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijać kariera już nie tylko w Polsce, tylko ktoś go w końcu doceni za granicą, a nie tylko, że kurczę, jakiś tam Ashton Kutcher pisze, czy ten, niech jedzie do tych Stanów i tam robi karierę. I z Klaudią oczywiście, bo super razem wyglądają. Wydaje mi się, że są naprawdę fajną parą.